Bo, I bo, nagrywamy bitwę z podochroniarzem. Tak się robi. Naciskasz tak, tak hop, i hop, hop. przyłączyłem. Dobra. Siema, siema. Zaraz się zrespię do was. Siema, ludzie. O kurwa mać. Siema, ludziska. O kurde, wyskoczyłem za wcześnie. Ale dobra, skok ze spadochronem to też mi się wlicza jako punkty, jak dostaję. Zobaczysz. Ale to jest cały gier, żadnych samolotów nie ma, tylko te, które latają ten. To nie wiem, od czego to jest ten. Kuźwa, napierdzielają z tego czołgu. No. No nawalają, nawalają, no. I to jest Gewera, o! A, właśnie. Hop, hop, hop. Oj tu, do góry. Jakiś gostek tu jest, potrafił we mnie. Góry? Nie wiem, o tej chodzi jest. O, jest. Jest, zabiłem go. Yeah. Oj, zabij mnie. One hitówkę, wa. Skurczywyk. Dobra. I też można do samolotu się respić inaczej, że na przykład naciskać tak, ale ten samolot tak... Hop. Oj, tu, hop. To jest fajne, bo... Na przykład gdzieś chcesz się zrespić, to mogę nawet na... O, czekaj, właściwie to co ja się respię tutaj? Mogę się zrespić już tutaj. Zrespię się trochę dalej. Ale czołg napierdziela. No i popatrz. Wyskoczyłem sobie niedaleko. I spadochroniarz. Sherman. Kurde, Sherman. Tam na moście, jak masz. Ja nie mam min. Ja nie mam min. Na spadochroniarze nic nie mam. Ja dopiero wczoraj go kupiłem. Łe, to coś ty, kurde. No. Ale spadochroniarz mam trzecią gwiazdkę. No dopiero pierwszy raz, drugi raz im grałem. Wcześniej grałem raz. Zrobiłem ten, ale to na wojnie, no to... Idę po ten czołg. To jest czołg, wezmę. Pancerz Shreka mam. Pancerz Shreka mam. Zaraz najwyżej podjadę ten. O. Dawaj, 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 dawaj tu. Kurde. Jadę. Kurde. Kurde bele, tak? No. Kurdysta jeden. Kurdysta, no. Oni mają czołgi, no. I to jest ból, na przykład na wojnie, to powiem ci trochę inaczej jest. Bo jest tak, że na przykład w każdej chwili możesz walczyć lekkim na niszczyciele. I to jest najgorsze, wiesz? Od tyłu jestem na tym Shermanie. Ja pierdzielę, no nie! Czołgi mnie wnerwiają. Ach, niech będzie, rozwaliłem go. Rozwaliłem go. Koniec. Biorą, kurde, jeżdżą takimi czołgami. Kapuję jeszcze to. Zawsze to punkty. Pa, 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 jeszcze, pa, pa, dobra. Pa, pa. Ładnie. Pa, pa, pa. No jeszcze czołgami, ale w tyłek pancerfausem walnąłem, że dużo osób widziałem, że mi kręciło się obok tego czołgu chyba ze trzy osoby i żaden nie miał granatu. O! Przyjechał samochodem. A, rozwalił mnie Thompson. Kurde, ja stokowym gewerem to nawet amunicji nie mam najlepszej. No. I to jest takie dziwne. Ale zobaczysz, jak to gra się tym spadochroniarzem. To jest krótka bitwa właściwie, tak mi się wydaje. Maksymalnie do 5-10 minut będę nagrywał tym. Tak mi się wydaje, a jak nie, to zaraz najwyżej skończę i tyle. 500 metrów do rzutu, 600, zawraca. No i dobrze. Co? A tu nikogo nie ma. Co on tak wcześnie wyskoczył? I dobrze. No, popatrz, wyskoczyłem sam raz pod ten. Pod czołg. Ja cię zonę. Czekaj, czekaj. Haha, wylądowałem prosto w tym. W budynku. A, zabij mnie. Ale trafiłem gostka. Ale to jest trochę szejsowe. Postać spadochroniarz to jest... Nie jest ciekawe. To jest prawie nieopłacalna w ogóle postać do robienia. Naprawdę, samolotów żadnych nie ma.
Do, żadnych pojazdów. Ta postać pojazdów w ogóle nie ma. Tylko skacze ze spadochronu, jakby takiego bota samolota, który prowadzi się na przykład do określonej lokalizacji, wiesz? O, czołg. Wyląduje na nim. Czekaj, jest może tam jakaś bazooka? O, kurde no. Gostek go uleczą. Ale M10 i wszystko są. A pierdzielać! Pierdzielać! O! Wychodzę. Ale czołg M10 tam kogoś. M10 też warto niszczyciela sobie zrobić. No. O, karabinek M1, M2. Fajna maszyna. Co? Fajna maszyna, ten karabinek. O, czekaj, wyskoczę. Bo widzę, że tutaj już przyjmują tamci tego. To, czołg? O, Gostek mnie trafił, o! Gdzie jest czołg? Tutaj obok, nie, ale no weź, ale mnie tak szmotnęli, że ma tak... Przesuń się. Jest dwóch. Dostał, kurde, w głowę. A Thompsona wezmę. Dobra. Ja wziąłem ten szajs, ale... Z lunetu widzę tutaj chyba. Dobra. Dobra, zabiłem gościa. Dobry ten M4. Zdrapiony! Ranny! O, o. No i znowu kapuję sobie. Ale co z tego, zaraz mi o, wjechał czołg. I tyle. Jak wjechał czołg, no to... Ja tam kurde nie widzę, jak ty tam. Bo to jest spadochroniarz, tak. Wiesz, wyskakuje do góry, ty nie patrzysz się do góry. A już straciliśmy, tak? No nie wiem, czy ty jakoś lecisz, to nam... Tak, lecę normalnie spadochronem. O, rozwaliłem się. Kurde no. Zeskoczyłem z domu, myślałem, że przeżyję. Ty, normalnie z samolotem, widzisz te samoloty, co latają non-stop nad głowami, takie duże. On to są i z takiego samolotu wyskakuje w określonym miejscu. Mogę nawet na A1, na ich respie się wyskoczyć, to jest plus tego. Na każdej lokalizacji, czy czerwona, czy niebieska, na każdej mogę się zrespić. Teraz na przykład na A3 się zrespię. Braj, kuźwa, zasrańcu jeden. Ale samolot musi zawrócić, 600 metrów do... zrzutu, zobaczysz o co chodzi, nawet podświetla się tak, 400 metrów, 350, wyskocz, no to wyskakuje już, tylko że ja sobie po swojemu, pewnie. A jakie czołgi. No są, są czołgi, no fakt. Podochroniarz to nie jest aż taki super. Dobra, teraz przyjmiemy. O, sam przyjmuję. O, kurde. Żeby tam jak, a. Żeby tam wziąć i dojść, to jest... Tak. Ja mogę wszędzie się zrespić, to jest plus spadochroniarza. O. O, kurde, jakby tam ten błot nie strzelił we mnie, no. No, mogę się wszędzie, mnie zrzuca, a zaraz ten samolot, co... Przelatuje non-stop, no na A3 się non-stop respie teraz. Na A2 czołg jedzie, widzę. O, i na A3 jest czołg po drugiej stronie budynku. O, i zatrzymał się, patrzy się na ciebie. Gdzieś w granicach ciebie.
Oj. A dajże spokój, tych czołgów. Czołgami to jakoś tak nie mamy szansy. To jest chuj, kurwa, mać. O, bardzo dobrze mówisz. Bardzo dobrze mówisz. Szkoda, że tego. Myślałem, że M10 będzie miała tak. O, zabił mnie. Flashgewerem, kurde. Dobra. Dobra, spróbuję się zrefić na tym. No nie, poważnie. Sherman. Kurde, no. Oni też mają spadochroniarze i u nich spadochroniarze się respią tam, a my musimy się na 3 respić i to. Ale się respię tam na tym moście. Już się zawraca. Kurde, oni A3 przejęli. Kurde, beka. Nie, ja tam nie chcę wyskakować. Tutaj ona. No, widzisz mnie. Jestem po lewej stronie od ciebie. Pod ochroną zaskakuję. I przez most Gostek przychodzi. Jeden. Już go rozwalili. No i ląduje. I za tobą Gostek wyląduje. Z pod ochroną. To widziałem. Czekaj chwilę, bo ktoś dzwoni. A, myślałem, że mnie nie widzi. Skurczyłek, no. Dobra, fajna bitwa była. Wygrana czy przegrana, ale... Zakończymy ten filmik.